Przypomnijmy sobie teraz kilka faktów, których uczyliśmy się przy okazji rachunku różniczkowego. Powiedzmy, że mam funkcję s od t. To jest funkcja, która opisuje położenie punktu materialnego w jednym wymiarze. No i wtedy uczyliśmy się, że jak obliczymy pochodną po czasie takiej funkcji, czyli tutaj mam pochodną po czasie, no to dostaniemy jej pochodną ds po dt. No i jaka jest interpretacja pochodnej położenia po czasie? No to jest taka wiedza, kinematyki, z działu fizyki. No i widzimy tutaj przy okazji jaki jest związek między rachunkiem różniczkowym, a fizyką, a kinematyką. Wiemy, że jak, że zmiana położenia po czasie to jest po prostu prędkość, taka jest interpretacja tej pochodnej. To jest prędkość, zależność prędkości od czasu. No dobrze, a jak obliczymy pochodną prędkości? Tutaj liczymy pochodną prędkości po czasie. To co dostaniemy? No dostaniemy pochodną prędkości DV po dt. No i zmiana prędkości w czasie to jest przyspieszenie, które się tradycyjnie oznacza literką A. Czyli to jest funkcja A od T. No dobrze, ale teraz uczymy się całkować. No to możemy spróbować przejść tę drogę w drugą stronę. Tutaj, jak gdyby zaczynaliśmy od położenia, z tego. Obliczaliśmy, jaka jest prędkość jakie jest przyspieszenie, jak zależy prędkość i przyspieszenie od czasu przy zadanej zależności położenia od czasu. No a gdybyśmy teraz mieli daną zależność przyspieszenia od czasu, to byłby nasz punkt wyjściowy, to jak znaleźć zależność położenia od czasu i prędkości od czasu? No musimy zrobić coś przeciwnego do różniczkowania, czyli musimy scałkować. Tutaj napiszę to tak symbolicznie, że tutaj musimy to scałkować. Scałkować, czyli obliczyć... Całkę z a od t po czasie, czyli dt. No i to jest całka nieoznaczona, czyli znajdziemy pewną funkcję pierwotną do tego, no i ona będzie zależała od jakiejś stałej. Tutaj wyjdzie nam jakaś stała całkowania, więc nie określimy w zależności prędkości od czasu w ten sposób jednoznacznie, no bo nie znamy wartości tej stałej. Do tego, żeby jednoznacznie określić zależność prędkości od czasu, potrzebowalibyśmy jeszcze do pewnej dodatkowej informacji, jak na przykład prędkość cząstki w jakiejś określonej chwili czasu. No ale jeżeli jesteśmy w stanie właśnie z jakichś dodatkowych informacji korzystając wyznaczyć tę stałą, no to wtedy znajdziemy dokładną zależność, jednoznaczną prędkości od czasu. Jeżeli nie, no to mamy pewną klasę funkcji, które reprezentują wszystkie możliwe zależności od czasu dla tej funkcji przyspieszenia. No jak mamy prędkość od czasu, no to oczywiście możemy to jeszcze raz całkować. No i tutaj będzie całka z prędkości, to jak łatwo się domyślić, całka z prędkości po czasie to będzie po prostu położenie, zależność położenia od czasu. No i znowu takie całkowanie da nam to położenie tylko z dokładnością do pewnej stałej. Żeby tę stałą wyznaczyć, to musimy mieć jakąś dodatkową informację, taką jak na przykład położenie w określonej chwili czasu. Jeżeli jesteśmy w stanie tę informację skądś uzyskać, i wyznaczyć tę stałą całkowania, no to wtedy obliczymy, jakie jest, jaka jest funkcja, która opisuje zależność położenia od czasu. Można najlepiej wyjaśnię to, pokazując jakiś przykład. No to weźmy jakiś bardzo prosty, konkretny przykład. Powiedzmy, że zależność przyspieszenia od czasu jest po prostu dana funkcją stałą. Mamy stałe przyspieszenie równe 1, 1 m na sekundę kwadrat. Taka jest jednostka przyspieszenia. Czyli powiedzmy, że zaczynamy. Od czegoś takiego. No i tak jak mówiłem, to jest informacja, która nie wystarcza do tego, żeby odtworzyć jednoznacznie ruch tej cząstki, w tym sensie jaka zależność dokładnie prędkości od czasu i położenia od czasu. Potrzebujemy jeszcze pewnych dodatkowych informacji, jak na przykład prędkość w jakiejś chwili czasu. No to powiedzmy, że prędkość w chwili czasu, w jakiejś chwili 3 sekundy, czyli po 3 sekundach od, od, od zera, jest równa minus. 3 metry na sekundę. No, a położenie w chwili 2 sekundy jest równe minus 10 metrów. No, i z tych danych będziemy już w stanie jednoznacznie odtworzyć, jak wygląda zależność prędkości i położenia od czasu dla tej cząstki. No to zobaczmy. No zaczniemy od tego, że obliczymy całkę z funkcji a od t. Ja teraz już dalej nie będę pisał tych jednostek, żeby tutaj sobie troszkę uprościć. Pamiętamy, że przyspieszenie jest w metrach na sekundę kwadrat, prędkość w metrach na sekundę, położenie w metrach, a czas w sekundach. Czyli tutaj mam całkę z funkcji po prostu równej 1 po czasie. No to całka z jedynki to jest po prostu T. I do tego dochodzi jakaś stała całkowania C. No i to jest właśnie. To, czego ja nie wiem, jaka jest ta stała. To znaczy widzimy, że możemy znaleźć zależność prędkości od czasu, no bo to będzie teraz nasza prędkość od czasu. V od t wiemy, że jest równe t plus c, gdzie c jest jakąś stałą. No ale właśnie z tego, że w pewnej chwili prędkość jest równa tyle, mamy to, taką dodatkową informację, to wyznaczymy sobie tę stałą c. No bo wiemy, że v w chwili t równe 3 jest równe minus 3. Czyli tutaj wstawimy sobie minus 3, no a za t muszę podstawić 3 sekundy, czyli tutaj będę miał 3 plus c. No to z tego wyliczę tę stałą i wyjdzie mi, że c musi być równe minus 6. No bo jak odejmę trójkę od obu stron równania, to dostanę, że c musi być równe minus 6. No więc z tego wszystkiego wynika, że v od t jest równe t odjąć 6. To jest zależność prędkości od czasu, którą obliczyłem, całkując przyspieszenie, i to udało mi się z dokładnością do stałej. Następnie z tą stałą całkowania wyznaczyłem, korzystając z tej informacji, że w jakiejś konkretnej chwili prędkość była równa tyle. No dobra, no to teraz mogę całkować prędkość po czasie. I znaleźć zależność położenia od czasu. Czyli całkuję funkcję, tą, którą już znalazłem, funkcję t odjąć 6 po czasie. No i czemu to będzie równe? Może tutaj pod spodem napiszę. Całka z t to jest t kwadrat przez 2. To wiemy, jak się całkuje funkcję potęgową. Odjąć całka z szóstki to jest 6 razy t, dodać jakaś stała. Ale to nie jest ta sama stała co tu, więc ja tutaj można napisać, że to jest jakaś inna stała c2, a to mogę oznaczyć, że to jest jakaś stała c1 powiedzmy. Tutaj występuje ta stała c1 wszędzie. A tu jest jakaś inna stała c2. No to wiem już, że nasze położenie od czasu jest opisywane przez taką funkcję T kwadrat przez 2 odjąć 6T plus jakaś stała C2 której wartości na razie nie znam, ale wyznaczę tę stałą, korzystając z tej informacji, że s w chwili t równe 2 jest równe minus 10. Czyli za s wstawię minus 10, a za t wstawię 2. 2 do kwadratu to jest 4, podzielić przez 2 to będzie 2. Odjąć 6 razy 2 to będzie 12, dodać C2. Czyli mam minus 10 równa się minus 10 plus. C2, czyli wartość tej stałej C2 jest 0 w tym wypadku. Bo akurat tak tutaj wyszło nam z rachunków. Czyli ostatecznie mogę napisać, że zależność położenia od czasu jest dana taką funkcją, że to jest T kwadrat przez 2 odjąć 6 razy T. Taka jest zależność położenia od czasu. Zachęcam Cię do do pisania tutaj do tych stałych odpowiednich jednostek, tak, żeby to się wszystko zgadzało. No i mam nadzieję, że podobał Ci się ten przykład. No, a co chodziło w tym przykładzie, no pokazałem tutaj, jak znaleźć zależność prędkości i położenia od czasu, wtedy, kiedy mamy daną zależność przyspieszenia od czasu i pewne dwie dodatkowe informacje, które pozwalają nam wyznaczyć stałe całkowania. No bo tutaj musieliśmy dwa razy z żeby te funkcje znaleźć. I za każdym razem, jak całkowaliśmy, to wychodziła nam pewna stała. No, i te stałe wyznaczyliśmy z tych dwóch warunków.